techniki akupresury, przewodnik samodzielnej praktyki. Akupresura czerpie korzenie z tradycyjnej medycyny chińskiej. Jest to wyjątkowa technika, która polega na precyzyjnym naciskaniu określonych punktów na naszym ciele. Punkty te, znane jako punkty akupresury, nie zostały wybrane przypadkowo. Każdy z nich odpowiada za różne części i funkcje naszego organizmu. Cała filozofia akupresury opiera się na idei, że nasze ciało jest przesiąknięte niewidzialną siłą życiową, zwaną chi. Poprzez odpowiedni nacisk na punkty akupresury dążymy do uwolnienia przepływu tej energii, która może być zablokowana lub utrudniona przez różne dolegliwości czy stres. Zatem akupresura to nie tylko technika łagodzenia bólu, to narzędzie, które może pomóc nam w poprawie ogólnego samopoczucia, zrównoważeniu naszych emocji, a także w odblokowaniu i optymalizacji naturalnych procesów samoleczenia, które nasze ciało wykonuje nieustannie. Celem jest osiągnięcie stanu pełnej harmonii i równowagi między ciałem umysłem a duchem, prowadzącego do zdrowia i pełnej witalności. Akupresura posiada również nieocenioną moc w walce ze stresem i lękiem. Żyjemy w świecie, który nieustannie wymaga od nas bycia na bieżąco, nie dając nam czasu na regenerację. Dzięki technikom akupresury możemy na chwilę zatrzymać ten galopujący świat, skupić się na sobie i uwolnić nagromadzone napięcie. Umożliwia to odzyskanie wewnętrznego spokoju i balansu. A co za tym idzie? Zmniejszenie poziomu stresu i lęku. To jednak nie koniec korzyści, jakie niesie ze sobą praktyka akupresury. Wpływa ona także na nasze ogólne samopoczucie, pomagając w odbudowaniu wewnętrznej harmonii i równowagi. Działa niczym subtelna nuta, która odnawia melodię naszego życia, sprawiając, że stajemy się bardziej zrelaksowani, zadowoleni i pełni energii. Takie są bowiem cuda akupresury. Nie tylko ułatwia ona ból, ale dodaje też życiu tchnienia, czyniąc nas bardziej witalnymi i pełnymi energii. To właśnie dlatego tak wiele osób na całym świecie czerpie z dobrodziejstw tej niezwykłej techniki. Punkty akupresury, określane jako meridiani, to specjalne miejsca na naszym ciele, które są niczym klucze do naszego wewnętrznego samopoczucia. Każdy z nich posiada unikalne właściwości i, kiedy są odpowiednio stymulowane, mogą przynieść ulgę w różnych dolegliwościach. Te punkty nie są rozmieszczone przypadkowo. Znajdują się one na ścieżkach energetycznych, które są jak autostrady dla naszej energii życiowej, znanej jako chi. Każda ścieżka jest związana z różnymi organami i systemami w naszym ciele, tworząc niewidzialną, ale niezbędną sieć, która utrzymuje nas w równowadze. Kiedy wykonuje się akupresurę na tych specyficznych punktach, stymuluje się przepływ chi, co z kolei może pomóc złagodzić ból uspokoić umysł, poprawić sen i zwiększyć ogólną witalność. To tak, jakbyśmy grali na niezwykłym instrumencie, które jest naszym ciałem. Każdy punkt akupresury to struna, a poprzez ich odpowiednie naciśnięcie możemy stworzyć harmonijną melodię zdrowia i dobrego samopoczucia. Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z akupresurą, pamiętaj o kilku kluczowych aspektach, które pomogą ci w pełni skorzystać z tej praktyki. Pierwszy i najważniejszy to komfortowe miejsce. Może to być cichy kącik twojego domu, wygodne łóżko czy specjalnie przygotowany stół do masażu. Kluczowe jest, abyś czuł się swobodnie i bezpiecznie. Akupresura nie jest praktyką, która wymaga niezręcznych pozycji czy wysiłku. To jest czas dla Czas, kiedy możesz po prostu być i skupić się na sobie. Pamiętaj, że akupresura to nie tylko technika, ale także sposób na związanie z samym sobą na głębszym poziomie. Więc przygotuj się do tej podróży z otwartym umysłem i sercem. Słuchaj, co mówi ci twoje ciało w trakcie wykonywania ćwiczeń? Jeśli nie masz zbyt dużo czasu, nie przejmuj się. Wystarczy tylko 5 minut na wykonanie trzech prostych punktów akupresury. Naciskając na te trzy punkty, możesz poczuć się zdrowszy i szczęśliwszy. Czy gotowy na to, by zacząć? Właściwie nie ma lepszego momentu. Zacznij od rozgrzania swoich dłoni. Pocieraj je delikatnie o siebie przez kilka sekund. Wyobraź sobie, jak ciepło przenika przez skórę, dociera do mięśni i zaczyna przygotowywać twoje dłonie do ćwiczenia. Następnie skup swoją uwagę na środku swoich dłoni. Właśnie tam, w centrum dłoni, będzie leżał nasz pierwszy punkt akupresury. Użyj kciuka prawej dłoni, aby naciskać na środek lewej dłoni. Gdy wdychasz powietrze, naciśnij mocno, ale nie na tyle mocno, by sprawiało ci to ból, a potem... Kiedy wydychasz, odpuść nacisk. Powtarzaj ten proces przez 60 sekund. Na początku może ci to sprawiać pewien dyskomfort, ale przekonasz się, że z czasem ćwiczenie to przynosi korzyści dla twojego zdrowia. Możesz się zastanawiać, dlaczego akurat ten punkt jest tak ważny. Otóż w dłoniach znajduje się wiele punktów akupresury. A środek dłoni to nic innego jak centrum wszystkich wewnętrznych organów, dlatego naciskając na ten punkt, możesz poprawić ogólne samopoczucie i zdrowie. Po minucie zwolnij nacisk i pozwól swoim dłoniom odpocząć. Oddychaj. Teraz przyszedł czas na drugą dłoń. Powtórz ten sam proces, tym razem używając kciuka lewej dłoni do nacisku na środek prawej dłoni. Drugim punktem akupresury, który chciałbym Ci przedstawić, jest obszar położony między kciukiem a palcem wskazującym. Ten punkt, często nazywany bramą harmonii, jest doskonałym miejscem do złagodzenia bólu głowy czy zębów. Zacznij od wyciągnięcia dłoni w taki sposób, aby kciuk i palec wskazujący były jak najbardziej oddzielone. Zauważysz, że między tymi dwoma palcami tworzy się kształt przypominający literę V. Właśnie w tym miejscu, w punkcie najgłębszym tego, V, znajduje się punkt, który chcemy stymulować. Weź swoją drugą dłoń i użyj jej kciuka oraz palca wskazującego, aby delikatnie chwycić ten punkt. Twoje palce powinny okalać obszar, V. Kciuk powinien znajdować się z tyłu dłoni, natomiast palec wskazujący z przodu. Wyobraź sobie, że robisz lekkie ściśnięcie palcami. Teraz zacznij naciskać ten punkt. Wykonuj delikatne, okrężne ruchy palcami, jakbyś próbował wykonać mini masaż tego obszaru. Nacisk powinien być konsekwentny, ale nie powinien powodować bólu. Staraj się go dostosować do swojego komfortu. Podczas gdy Twoje palce są zaangażowane, reszta Twojego ciała powinna pozostać zrelaksowana. Skup się na oddechu, wdychaj głęboko i równomiernie. Przy każdym wdechu wyobraź sobie, jak energia wpływa do miejsca, które naciskasz, a przy każdym wydechu, jak napięcie i ból opuszczają Twoje ciało. Efekty tego nacisku mogą być różne. Niektórzy odczuwają ciepło przenikające do miejsca nacisku, inni odczuwają lekkie pulsowanie. To normalne i oznacza, że energia zaczyna swobodnie płynąć przez twój organizm. Po około minucie zwolnij nacisk i pozwól dłoniom się zrelaksować. To samo ćwiczenie możesz powtórzyć na drugiej dłoni. Regularne praktykowanie tego typu ćwiczeń może przynieść ulgę w bólach oraz poprawić ogólne samopoczucie. Ostatni z punktów akupresury, który chciałabym Ci przedstawić, jest to miejsce związane z układem trawiennym, a jego stymulacja może pomóc w redukcji gazów oraz poprawić trawienie. Aby znaleźć ten punkt, połóż swoje lewe przedramię na kolanie, zwracając dłoń do góry. Następnie połóż trzy środkowe palce prawej dłoni na nadgarstku lewej ręki. W tym celu ułóż palec wskazujący, środkowy i serdeczny równolegle do linii nadgarstka. Tak, aby palec serdeczny był tuż przy zgięciu nadgarstka. Punkt akupresury, na którym nam zależy, znajduje się za trzecim palcem, czyli palcem wskazującym. Jest to miejsce oddalone o co najmniej 3 cm od zgięcia nadgarstka w kierunku zgięcia łokcia. Naciskając na ten obszar, powinieneś wyczuć małe zagłębienie. Teraz, aby stymulować ten punkt, użyj kciuka swojej prawej ręki. Delikatnie przyłóż kciuk do tego miejsca. Robiąc wdech, stanowczo naciśnij na ten punkt, a podczas wydechu odpuść nacisk. Powtarzaj tę czynność przez około 60 sekund. Nacisk powinien być stanowczy, ale nie powinien ci sprawiać bólu. Podczas wykonywania tego ćwiczenia skupiaj się na swoim oddechu. Wdychaj powietrze powoli i głęboko, a następnie wydychaj je równie powoli, wyobrażając sobie, jak napięcie opuszcza Twoje ciało. Każdy z tych punktów powinieneś naciskać przez pełne 60 sekund, a ćwiczenie wykonywać na obu dłoniach. Wszystkie te ćwiczenia są proste, ale wykonywane regularnie. Mogą przynieść wiele korzyści dla Twojego zdrowia. Omówione trzy punkty. To zaledwie podstawowe punkty akupresury. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to poszukaj specjalistycznych publikacji. Akupresura wymaga praktyki i zaangażowania. Prawdziwe korzyści płynące z tej sztuki uzdrawiania zaczynają się ujawniać, gdy wprowadzimy ją w rytm naszego życia. Zastanawiasz się, jak znaleźć czas na praktykę akupresury w zgiełku codzienności. Oto kilka sugestii, które mogą pomóc Ci wprowadzić tę praktykę w rytm Twojego życia. Akupresura nie wymaga godzin poświęcenia. Nawet kilka minut dziennie może przynieść znaczące korzyści. Może to być chwila tuż po przebudzeniu, gdy ciało jest jeszcze rozluźnione po nocnym odpoczynku. A może chwila wieczorem, kiedy potrzebujesz odprężyć się po dniu pełnym wyzwań. Czy wiesz, że nawet przerwa na lunch w pracy może stać się doskonałym momentem na minisesję akupresury? Wystarczy kilka minut, aby stymulować punkty na dłoniach czy stopach, dając sobie chwilę oddechu i odprężenia. Wybieraj chwile, które są dla ciebie naturalne i nie wymuszają pośpiechu. Regularność i systematyczność są tu kluczowe, ale przede wszystkim pamiętaj o cierpliwości i życzliwości dla siebie. Każda minuta poświęcona na tę praktykę to Inwestycja w Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Dziękuję za Twoją uwagę. Film współfinansowany przez Unię Europejską.